Cześć, dzień dobry, witam Was w następnym vlogu. Mamy długi weekend i mam przyjaciela u siebie. Mam, słuchajcie, tego złodziaka. Przyjechał do mnie Baruś. Rodzice pojechali sobie na weekend w górę. No i ja pod opiekę wzięłam tego mojego przyjaciela. Bardzo dawno już u mnie nie był. I jak Baruś do mnie przyjeżdża, to mam takie coś, że mam ogromną ochotę mieć go jakby w domu, wiecie, mieć psa. Bo on po prostu tak słodko wszędzie za mną chodzi, po prostu każdy krok, idę do łazienki, idzie za mną, idę do sypialni, idzie za mną. To jest przeurocze, przekochane, no ale jednak mnie całymi dniami nie ma w domu, mam dużo obowiązków, zdarza mi się wyjeżdżać, więc niestety w tym momencie no nie jestem gotowa, żeby mieć psa non stop. Rodzice mieszkają w domu, w większości czasu jest Wika, jak wraca ze szkoły, więc jednak Barusiowi u moich rodziców w domu rodzinnym jest na pewno lepiej niż tutaj w bloku, ale lecimy teraz z Barym na spacer. Wyszliśmy z Barym na spacer, zadzwonił do mnie Kasper, że wraca do domu, więc lecimy sobie teraz razem na pogorę, idziemy? Może dojdziemy, nie? No, jest ładna pogoda. A też wam właśnie miałam mówić, pewnie widzieliście na relacji na Instagramie, jak nie, no to jest zapisane wyróżnionych na moim profilu. Byliśmy przedwczoraj w Austrii i śmialiśmy się właśnie, a propos pogody mi się przypomniało, że pojechaliśmy do Austrii, wycieczka, wyjeżdżamy z Polski, piękna pogoda. Wszyscy sprawdzili pogodę, każdy myślał, że będzie pięknie, słoneczko. No i w sumie czym bliżej do Austrii jechaliśmy, tym było gorzej. Zajechaliśmy do Austrii, tam zimno, kropił deszcz, było w sumie dość chłodno. I pochmurnie, ale było ładnie, nie? Było ładnie, Wiedeń bardzo ładnie. No więc nie przedłużając o tym, jak macie ochotę, możecie zobaczyć sobie na Instagramie relacje. A my lecimy dalej. Chodź, Bary. Bary chyba w ogóle jest teraz pierwszy raz ze mną na pogorie jako na piasku. Jakoś wiruje, wariuje, wszystko wącha. Idziemy teraz sobie zamówić z Kacperem jakąś kawkę, bo tutaj na pogorze jest taka budka i naprawdę jest smaczna kawka. Jesteśmy. Bary po spacerze przeszczęśliwy, ale już bieg tak z niezorem wywiniętym. Pewnie będzie od razu bieg do miski. Chodź, biegnij sobie, leć. O, fajnie. Parę kroków narobiliśmy. W sumie zaraz zobaczymy ile. 5 kilometrów zrobiliśmy, bo włączyłam sobie trening na zegarku. Spoczko. Myślałam chwilę się legnąć na łóżku i odpocząć sobie po spacerze, ale stwierdziłam, że póki świeci słoneczko i jest ładnie jasno na dworze, to ogarnę rośliny, bo trochę nam się coś ostatnio zaniedbały. Nie dbały same. No, mam ostatnio mało czasu i czasami zapominam o tym, żeby tak, wiecie, je pielęgnować bardziej oprócz samego podlewania. No i na przykład ten usechł nam na wiór, więc on na pewno leci do kosza, więc już niego nie będzie. Ten jest git, to jest sztuczny, najlepszy. To jest ok. Tu mamy sadzonki. Puszczają. Tutaj mamy roślinki, które puszczają nam korzenie w wodzie, więc jeszcze chwilę mogą tu postać. Ten git. No i tutaj widzę, że ten zaczyna trochę chorować, ale jeszcze nie jest tak źle. Dobra. Dobra, kupi się jakiegoś po prostu nowego na miejsce tamtego i jeszcze chciałam kupić jakieś trzy nowe roślinki tutaj. Bo teraz widzę, że ta też nam niestety nie przeżyła. Chcę w ogóle jeszcze podjechać, może mi się jeszcze uda dzisiaj, jest sobota, więc sklepy są otwarte, do Iska. W Isku jest teraz na promocji wieszak taki zewnętrzny, wiecie, taki, co się stawia po prostu w mieszkaniu i wiesza się na to wieszaki taki... No, nie wiem, jak to w sumie nazwać, ale chyba wiecie, o co chodzi. I właśnie widziałam, że na Wisku taki wieszak w wymiarach takich, jak mnie interesują, do sypialni jest teraz w promocji. 50% taniej. Ej! Mały, ale ty masz te łapki, czy tu wchodzisz, chodź na kolana, nie na kanapę.
No i chcę podjechać do Iska, zobaczyć sobie go, czy jest u mnie w Isku w Dąbrowie i czy faktycznie będzie git, czy to w ogóle wygląda porządnie, bo na stronie wygląda ok, po prostu brakuje mi miejsca w szafie na spodnie i stwierdziłam, że mam taką małą lukę w sypialni, gdzie mogłabym umieścić ten wieszak, więc może właśnie go kupię i trochę będzie mi łatwiej. Będę miała troszkę więcej miejsca w szafie, bo mam teraz taki ścisk, że każdą parę spodni, mimo że jest wyprasowana, wyciągam z szafy po prostu pomiętą. Pewnie rozumiecie mój ból, bo sądzę, że nie tylko ja mam taki problem, więc po prostu potrzebuję trochę więcej luzu w tej szafie. To jest właśnie taki wieszak a la stojak na ubrania. Właśnie, brakowało mi słowa. Stojak na ubrania, czarny. Na dole jeszcze jest jakaś półeczka, można sobie kłaść buty. No ja myślę, że położę jakieś pojemniki na dole. I kosztuje teraz 55 zł, a normalnie 109, więc to byłby dobry moment, żeby go kupić. Tylko właśnie sprawdzę sobie, czy w ogóle jest w moim sklepie. Sprawdziłam i jest u mnie w Dąbrowie, w Wendoparku ten stojak, nawet 8 sztuk, więc zarąbiście. Czekam na Kacpra, pojechał umyć samochód, wróci i podjedziemy do tego Iska. No i go kupimy. I dzisiaj jeszcze będę chciała sobie zrobić porządek w tej szafie. Czeka mnie dzisiaj jeszcze sprzątanie łazienki, więc będziecie miały małe clean with me ode mnie dzisiaj, no bo muszę po prostu ogarnąć łazienkę. Już mamy bajzel, 2 tygodnie tak dokładnie nie sprzątałam, tylko tak wiecie, w zeszłym tygodniu ogarnęłam mniej więcej, więc czeka mnie takie porządne czyszczenie, szorowanie. I jeszcze w sumie przed wyjściem do sklepu, do tego Iska, przypomniałam sobie, że nie wzięłam rano supli. Zaliczyłam taką wtopę, jeśli chodzi o suple, i 2 tygodnie zapominałam w ogóle jakby o dbaniu o siebie, po prostu o piciu wody, no i o braniu właśnie suplementów. I czułam się, słuchajcie, po tych 2 tygodniach taka ociążała, źle się po prostu czułam, więc wróciłam teraz na dobre tory i pilnuję się, żeby codziennie te suple przyjmować. Testuję teraz w ogóle nowe suplementy z Sandoz. Jak będą git, to wam na pewno dam znać, co i jak. Ale, o kurde. Są w ogóle ciekawe, bo mamy jakby w jednej saszetce tabletki. Ja zaznaczyłam sobie, że jestem świrem, jeśli chodzi o łykanie tabletek, na zasadzie takiej, że się boję łykać tabletek. Tak wiecie, takie mięciutkie jeszcze łyknę, ale duże typu, na przykład magnez często jest w takich wielkich, zwykłych kapsułkach, znaczy nie kapsułkach, tabletkach, nie kapsułkach, bo to jest kapsułka, no to w życiu nie łyknę, muszę sobie to rozwalić na drobny pył, więc zaznaczyłam sobie opcję, że jestem ciężka, jeśli chodzi o łykanie tabletek i większość tak naprawdę mam w formie proszku. Po prostu wsypuję sobie do wody, mieszam i popijam tylko tą jedną tableteczkę. Dobra, jestem gotowa do wyjścia, jak zwykle człowiek dres. Ubrałam teraz tylko inną kurtkę, ale dresik ten sam, który miałam na spacerze. Kto mnie zna, ten wie, że ja 50% swojego życia chodzę w dresie. Na 7 dni w tygodniu, minimum 3, jestem w dresiku na wygodnie. Co się będę. W Isku już, słuchajcie, święta. Ozdob choinkowych, krasnoludków, dziadków do orzechów, takich świątecznych, cała masa. Ja szukam stojaka. Zobaczcie, jaka ładna szufelka. Ja akurat nie potrzebuję, ale bardzo ładno. Niedroga. Jest. To jest ten wieszak. Biorę. Kupione. Idę jeszcze szybko do Biedronki na małe zakupy. Odjeść artykuł na wadze. Zakupy zrobione i właśnie Kacprowi opowiadałam, że zrobiłam biznes życia, bo pokazywałam wam, że wieszak, ten stojak jest teraz na promce, tam prawie 50%, wieszak, stojak kupiony, dodatkowo dokupiłam jeszcze wieszaki, to pewnie widzieliście na przewidkach, takie czarne, zwykłe, też dorzuciłam do koszyka, tam wychodziło normalnie coś ponad 80 zł, a pani przy kasie powiedziała mi, że jak kupię torbę za 4 zł, to mam na całe zakupy 15%. Szybko sobie przekalkulowałam, no i stwierdziłam, że opłaca mi się to nawet, jak dokupię tą torbę. No więc mamy torbę, mamy stojak, mamy wieszak, jeszcze mamy małe zakupy z Biedry i wracamy na chatę. Nie mamy pewnie 100 zł. Nie mamy, no 100 zł gdzieś tak. Tak, bo w Biedrze 20 parę, a w Isku 70 parę. Ty nawet trafiłeś nawet. Dobra, robimy unboxing. To jest ta torba, naprawdę jest ogromna, więc to chyba był dobry deal. To jest wieszak. Stojak. A to są wieszaki.
I dobra, szybko jeszcze, jak tutaj to wyszło. 100 jak był 55 zł, wieszaki normalnej cenie 13,50, ale dostałam już na te całe zakupy rabat tam. No, ile to wyszło za ten rabat? Chyba 13 zł. No, zawsze coś. Tu jakby co dysko do prasowania i pranie, tam kolejne pranie, ale dobra. Wieszak gotowy, złożony. Tak to się prezentuje. Uważam, że za tą cenę naprawdę to jest całkiem git i całkiem porządne, tak jak składałam. Szybko poszło, bo zajęło mi to może 10 minut. Tutaj te statywy są podwyższane, czyli możemy sobie regulować wysokość tego wieszaka. Teraz mam dość nisko, bo mniej więcej sięga mi, no nie wiem, do biustu na wysokość, ale myślę, że dam sobie trochę wyżej. Właśnie macie okazję zobaczyć, jaki mam bajzel w szafie i właśnie dlatego potrzebowałam tego wieszaka. I tutaj zobaczcie, jak idealnie nam się zmieścił. Tutaj mamy za drzwiami, bo tu mamy drzwi od sypialni. Za drzwiami idealnie mamy takie miejsce, że wiecie, to w sumie wszystko będzie schowane, tak plus minus. To wygląda najgorzej, ta górę tutaj butów naszych, które nam się nigdzie nie mieszczą, więc są w pojemniku. A tutaj, tak jak właśnie wam mówiłam, powieszę sobie spodnie na wieszaki i według mnie będzie spoko. Fajne? Kasper? Piękne jak ty. Super. Naprawdę wspaniałe. Super. Ogarnięte. Pranie sobie tam powieszę, jak kiedy prasuję, żeby mieć takie, wiecie, idealnie świeżutkie już powieszone na wieszak. Także to nie dzisiaj, ponieważ tak jak wam mówiłam, muszę dzisiaj ogarnąć łazienkę, ale nagrywając tego vlogmasa mam takie jakby uczucie, że jest vlog... Bo właśnie, nawet powiedziałam vlogmasa, że jest właśnie vlogmas. Nagrywając tego vloga mam takie uczucie, że jest vlogmas, że jest już grudzień, nie wiem czemu. Jak byliśmy w tym Wiedniu, to tam większość uliczek była już ozdobionych świątecznie. Były lampki, dekoracje, choinki normalnie oświecone, udekorowane. I po prostu jakby teraz mi się wydaje, że jest już grudzień. Także dajcie znać, czy ten vlogmas trochę was już tak wkręca w klimat vlogmasu. No, dajcie znać, czy jesteście gotowi po prostu na vlogmas. Ja jestem tak naprawdę prawie gotowa na vlogmas. Mam dwa kalendarze, chcę dokupić jeszcze jeden. Trzeci kalendarz w ogóle zrobię sobie sama. To będzie dla was niespodzianka, powiem wam bliżej grudnia, więc oglądajcie kolejne vlogmasy. Ale już mam coraz więcej pomysłów na ten czas, więc jestem prawie gotowa. A teraz zmieniam outfit na taki typowo podomowy i zaczynamy sprzątanie. Czas na mycie prysznica. Tutaj też powiem szczerze, że trochę się bajzel zrobił. Mamy małą łazienkę, małe mieszkanie, więc nie mamy za bardzo gdzie trzymać mopa czy misek, więc to wszystko zwykle stoi tutaj pod prysznicem, więc czas zrobić porządek z tymi płynami, wymyć porządnie prysznic, lecimy. Dół w prysznicu, te płytki myję zawsze właśnie jakimś cifem albo jakimś mleczkiem, a ścianki i szybę myję czymś takim, jakimś takim płynem do czyszczenia łazienki w spryskiwaczu. Spryskuję sobie całość i potem gąbką myję to wszystko, tak samo krany, wszystkie te uchwyty. Prysznic spłukany i umyty. Muszę jeszcze tylko umyć te szybki, to już płynem takim do szyb typowo. Ubikacja też umyta, teraz nakładam te kuleczki. Lubię te Color Active, czyli to są te, które farbują wodę. Jeśli chodzi o lustro tutaj w łazience, czy tą szybę od prysznica, to zawsze myję płynem do szyb i ręcznikiem papierowym. No i też przemyjemy te okienka pod prysznicem, dokładnie tym samym. No i mamy pomytę, pokażę wam tutaj z tym naszym takim światełkiem LED-owym wokół lustra. Tak to się prezentuje. A teraz jeszcze zapalę wam zwykłe światło i pokażę wam. No, ogólnie męczy mnie to, że tutaj zawsze u nas wiszą szlafroki, a tutaj zawsze wiszą ręczniki. Teraz akurat wrzuciłam do prania. No ale to jest takie wkurzające. Trochę też wkurzające jest to, że tutaj zawsze stoi mop. No ale nie ma na to innego miejsca lepszego. Łazienkę mamy posprzątaną.
Wysprzątałam łazienkę, wzięłam się za malowanie, bo wychodzimy ze znajomymi na kolację. No i tak mi się stało. Rozwalił mi się bronzer. I nie mam ogólnie szczęścia do bronzerów, bo ten tak samo mi upadł, stracił pokrywkę i też się trochę ukruszył, a tutaj poleciał niestety cały. A był bardzo fajny. Skończyła mi się bateria w aparacie, więc dogrywam sobie końcówkę już z telefonu. Jestem gotowa do wyjścia, jedziemy do Katowic spotkać się ze znajomymi, w sumie taką większą grupką, trochę wychillować na wieczór, także tak wyglądam. Z wami się żegnam, bardzo dziękuję wam za tego vloga i jaram się i przypominam wam znowu o vlogmasie, który już bardzo niedługo. Pa, pa!